Jeszcze słychać dzwonka dźwięk, strażak sam na miejsce mknie. Migiem wkłada płaszcz i kask, zawsze wszędzie jest na czas. Pomoże ci strażak sam, samą lśni. Strażak sam robi wszystko za dwóch, sam to prawdziwy zuch. Ulicami naprzód gna, dla każdego uśmiech ma. Ktoś ma dziś kłopoty gdzieś, więc strażaku śpiesz się, śpiesz. Pomoże ci strażak sam, samą lśni. Strażak sam robi wszystko za dwóch, sam to prawdziwy zuch. Film z serii Strażak sam, w wersji polskiej Jerzy Kramarczyk. Na polu powyżej Ponty Pandy w dosyć upalny dzień Sara i James zbierają ziemniaki dla Belli. Uff, ale charówka. Te dziewczyny jęczą i jęczą. No dalej, lepiej skończmy tę robotę. Policzysz, że Bella da nam za to lody, łakomczuchu. Posłuchaj, to wujek sam. Jupiter. Oho, ciężki dziś dzień, szefie. To pewnie przez tę pogodę. Zgadza się. Taki upał wróży mnóstwo pożarów. Prawda, Cridlington? Tak. Dłuży się, to znaczy wróży mnóstwo pożarów. Święta racja, szefie. A kto jest na tym polu? O, to Sara i James. Co robicie na polu Belli? Zbieramy ziemniaki. Na jutrzejsze frytki. Ciężka charówka, bolą mnie plecy. Już bolą? Może coś na to zaradzę. O. To ładnie, że pomagacie Belli. Tak trzymać dzieciaki. Pa, wujku Samie. Pa, wujku Samie. Dilys Price jest bardzo zajęta przygotowaniem prowiantu dla swojego syna Normana. Proszę bardzo, skarbie. O, mamo, dokąd niby mam iść? Tam nie ma z kim się bawić. Będziesz sobie łowił ryby. Przecież lubisz łowić ryby, prawda, skarbie? Łowić ryby? Nie chce mi się. Posłuchaj. Nie interesuje mnie, czy chcesz iść na ryby, czy nie. Po prostu idziesz na ryby i już. I nie wracaj przed wieczorem. Ruszaj! Norman? Prawdziwy skarb, mamusi. Nie, nie, Doris, nie spóźnię się. Kto znowu nas potrzebuje? Łonie stodoła, gospodarstwo Zielony Pagórek. Załoga gotowa do akcji. Ruszamy. O! Bello! Bello! Dokąd oni się tak śpieszą? Nie mam pojęcia. Tak, to dobre miejsce do łowienia. Co my tu mamy? Żyłka? O, robale? Spójrz tylko, zebraliśmy dopiero pół kubełka. O, chyba zanosi się na coś poważnego. Do 100 000 pożarów. Ale się pali. O! Załoga, do węża! Ugaśmy ogień, zanim się rozprzestrzeni. Gotowe? Migiem.
Woda, szefie. Puszczona. W porządku. Raz, dwa uporamy się z tym drobnym pożarkiem i kolejne zadanie będzie dobrze wykonane. Jak tam poziom wody, szefie? Że co? Szybko spada. A jak tam pożar? Niedobrze, gaśnie powoli. Chyba mamy problem, szefie. Ależ skąd, sierżancie? Co robimy, kiedy brakuje wody? Szukamy najbliższego hydrantu, szefie. Nie ma tu żadnych hydrantów. No to szukamy rowu melioracyjnego i bierzemy stamtąd wodę. Nie ma tu żadnej melioracji. Jesteśmy w szczerym polu. W rzeczy samej. A niech mnie gęś kopnie. Bierze. Jak nic bierze. Super. O, rety. Może się jednak przyda. Ogień prawie ugaszony, szefie. Dobrze. O, już nie ma wody. Ojej, woda się skończyła. Wiedziałem, że tak będzie. No i tak mieliśmy szczęście, prawda, szefie? Właśnie sobie przypomniałem. Niedaleko stąd jest staw. Chyba powinniśmy napełnić tam Jupitera i na wszelki wypadek to dogasić. Słusznie. Trzeba tu wrócić i na wszelki wypadek to dogasić. Załoga, ruszamy. Strażacy, napełniamy Jupitera wodą z otwartego zbiornika. Można pompować, szefie. Oby tym razem była to ryba. To jednak nie jest ryba. Niech to. Spuściłem wodę ze stawu. Co ja narobiłem? Napełnione. Kończymy. Brawo! Te wszystkie drobiazgi podsunęły mi pewien pomysł. Super, wujku Samie! Ale co to jest? Przedstawiam wam mój wynalazek. Zbieracz do ziemniaków. Proszę bardzo. Ziemniaki zebrane. Dziękujemy, wujku Samie. Czy dostawą też się zajmujesz, wujku? No, chyba możemy was podrzucić do Belli, prawda, szefie? Oczywiście. A wy, sierżancie Cridlington, pomóżcie dzieciakom. Następny przystanek, kawiarnia Belli. Chodźcie, dzieci, ja wezmę wiadro. Tak, trzymać. Należą się wam pyszne lody. Mniam, mniam, ty łakomczuchu. O, to Jupiter. Może się zabiorę. Zaczekajcie! O, jak pech to pech. Jeszcze słychać dzwonka dźwięk. Strażak sam na miejsce mknie. Ktoś ma dziś kłopoty gdzieś, więc strażaku śpiesz się, śpiesz. Pomoże ci strażak sam, samochód lśni. Strażak sam robi wszystko za dwóch. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tłumaczenie i dialogi Grażyna Dyksińska-Rogalska. Reżyseria dźwięku Wiesław Jurgiel.